Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Cichocki i jestem, jak już Pan wcześniej zapowiedział, wiceprezesem zarządu w tej chwili Europejskiego Parlamentu Młodzieży. A dużo z moją koleżanką Zuzią pracowaliśmy wcześniej w przeszłości. O tym też trochę powiem, wcześniej. Posłużę się minimalną ściągawką. Przepraszam najmocniej wszystkich, którzy mogą poczuć się w ten sposób urażeni, ale chciałbym przekazać jak najlepiej to, co mam. To jest mój pierwszy raz, proszę o małe wybaczenie. Opowiem dziś trzy historie, które mają jeden wspólny mianownik. To są trzy historie z mojego życia i wszystkie je łączy nienawiść, która na mnie spadła, gdy one się odbywały i która też w pewien sposób po mnie wtedy spłynęła. Gdy byłem w liceum, często przychodziłem do szkoły tylko po to, żeby spędzić 8 godzin na byciu odpytywanym przez nauczycieli z wiedzy, której nigdy od nich nie otrzymałem, bo te godziny, które mieliśmy w szkole, no, były przeznaczane na odpytywanie. Musiałem potem spędzać mnóstwo czasu na nadrabianiu tego materiału w domu. Nie miałem czasu na działalność społeczną. Bardzo mnie to frustrowało i wiedziałem, że ta sytuacja nie będzie mogła trwać przez całe 3 lata, więc zdecydowałem o tym, że chciałbym zmienić szkołę, pójść do szkoły trochę innej, do szkoły społecznej. I kiedy poszedłem do pani dyrektor takiej szkoły z zapytaniem, czy mógłbym się do tej szkoły przenieść, w 3 rozmowach usłyszałem nie, bo było za dużo uczniów w jedynej klasie, która tam istniała i nie było dla mnie miejsca. Nie poddałem się i zapytałem wtedy panią dyrektor, czy mógłbym samemu zebrać uczniów i założyć nową klasę w szkole. Pani dyrektor powiedziała, tak, możesz, zrób to, trzymam kciuki. W ogóle tak jeszcze trochę wracając, nie byłem przyjęty do szkoły, bo tam się uczyłem w gimnazjum wcześniej, zawsze byłem trochę rozrabiaką i pewnej dziewczynie wygiąłem okulary. To było kompletnie niechcące, ale jej mama potem zawetowała mój powrót do szkoły. Kiedy chciałem się przenieść, musiałem coś zrobić, musiałem w jakiś sposób ludzi zebrać. Więc napisałem manifest, taki wielki manifest, w którym wylałem wszystkie moje żale i wszystko to, co czułem do takiej normalnej szkoły. Zrobiłem wydarzenie na Facebooku i tam go opublikowałem. I spotkałem się wtedy z niesamowitą falą nienawiści. Takim po prostu kolokwialnie mówiąc czystym hejtem, który na mnie zleciał. W szkole organizowano na mnie ustawki. To było naprawdę trudne, żeby wtedy przetrwać. Ale ten wielki szum, który się wytworzył wokół tego, spowodował, że znalazłem nie 7, którą pani dyrektor ode mnie wymagała, tylko 13 osób, które chciały do mnie się przyłączyć i stworzyły razem ze mną nową, totalnie od zera klasę z Facebooka w nowej szkole. I dzięki temu mogłem się naprawdę w niesamowity sposób rozwijać. Zostałem lokalnym koordynatorem Europejskiego Parlamentu Młodzieży. Zajmowałem się organizacją aktywności właśnie tej organizacji. Na jeden dzień przynieśliśmy ten parlament do Białego Stoku. Zorganizowałem kurczaczki z KFC z moimi przyjaciółmi i jakieś tam materiały papiernicze z lokalnej fabryki. Założyłem z koleżankami szkolne koło wolontariatu. Prowadziłem przez 2 lata wodną drużynę harcerską. Tam właśnie też rozwijałem się żeglarsko. To było niesamowite i niczego nie osiągnąłbym z tego, bo nie miałbym na to zwyczajnie czasu w normalnej szkole. I tego, niczego z tego bym też nie osiągnął, gdyby nikt o tym nie mówił, że chciałem tę szkołę zmienić. A ludzie o tym mówili tylko dlatego, że mnie krytykowali. Druga historia wydarzyła się podczas 18 urodzin mojego przyjaciela. Na te obrady, które wtedy organizowałem, zaprosiłem pewnego ukraińskiego geja, żeby je prezydował. I niesamowicie imponował on mi swoim profesjonalizmem i pracowitością. Więc kiedy podczas 18 urodzin ktoś zapytał mnie, czy mam coś do gejów, czy pobiłbym geja, gdybym go zobaczył na ulicy, powiedziałem nie, bo znam pewnego geja, on jest nawet spoko człowiekiem. I ja go jak najbardziej szanuję. I wtedy zostałem po prostu położony na,
na ziemię i skopany przez dwie osoby. I to tak trochę mi unaoczniło, że mamy w naszym kraju pewien problem, z którym trzeba walczyć, problem w pewnym sensie homofobii. I jakoś mnie to zaintrygowało, jak można coś nienawidzić tak po prostu. Co się stało dalej? Ten mój kolega, który naprawdę jest świetną osobą, przez to, że właśnie jest taką świetną osobą, został sekretarzem zarządu kampanii przeciw homofobii. I kiedy zdobył grant z Komisji Europejskiej na zorganizowanie dużego wydarzenia, zadzwonił do mnie i zapytał, czy chciałbym mu te warsztaty zrobić. I tu zaczyna się właśnie trochę trzecia historia. Zgodziłem się, jak najbardziej. Zuzia, która tutaj wcześniej przede mną występowała, była moją prawą ręką i jestem niesamowicie dumny, że mogę teraz powiedzieć, że Zuzia tak jak gdyby pod moimi auspicjami zaczynała swoją przygodę z organizowaniem rzeczy. Znaczy warsztaty były niesamowitym sukcesem. Przyjechała setka ludzi do Warszawy, gdzie z całej Polski, gdzie pracowali nad stworzeniem kampanii przeciw dyskryminacji ludzi z różnych powodów. Ale nikt o tych warsztatach by się nie dowiedział, gdyby nie to, co wydarzyło się po nich. I żeby Państwu w jakiś sposób unaocznić to, co się wydarzyło, proszę Państwa o zamknięcie oczu, jeśli możecie Państwo to zrobić. Zamknijcie oczy, tak po prostu. Wyobraźcie sobie, że jesteście na szerokiej, pięknej, piaszczystej plaży. Jest morze, które wam cudownie szumi. Plaża jest szeroka, a wy jesteście na huźdawce i się huźdacie tak i w górę, i w dół. I w górę, i w dół. Jest błogo. Spadacie z tej huźdawki i lądujecie na piach, po prostu twarzą w piach. Możecie już otworzyć oczy, to się wydarzyło. Po warsztatach dostałem trochę dziwnych informacji. Znaczy się, dowiedziałem się, że jestem pedofilem i że generalnie lubię gwałcić małe dzieci, a to wszystko znalazło się w bardzo skrajnie prawicowej prasie. Ja naprawdę nie wiem, gdzie oni znaleźli informacje o naszych warsztatach, ale nikt by się o nich nie dowiedział nigdy. Gdyby nie ten artykuł. To spowodowało odpowiedź w mediach mainstreamowych. Pisała o nas Rzeczpospolita, pisała o nas Gazeta Wyborcza. I te kampanie, które wtedy stworzyliśmy, one nigdy by się nie przedostały dalej do ludzkiej świadomości, gdyby nie ta niesamowita krytyka, gdyby nie ta bezpodstawna krytyka. Ale taka jest nasza natura. My jako ludzie lubimy dychotomię. Nasi politycy w ogóle 10 lat temu bardzo dobrze to zrozumieli i starają się od tego czasu przeciwstawiać nam dwie rzeczy, bo czy słyszeliście w ogóle o wojnie, w której walczą trzy strony? Nie ma czegoś takiego jak wojna, w której walczą trzy strony. Zawsze są dwie strony. Więc politycy chcą nas polaryzować, chcą, żebyśmy byli jedni przeciwko drugim. I właśnie zauważyłem, że to się wtedy stało. To była taka polaryzacja, że jeśli mamy jakąś ideę, że jeśli ją przekazujemy, to nawet jeśli ktoś opisze ją w jak najbardziej pejoratywny sposób, to ta idea w jakimś tam drugiej czy trzecim, z drugiej czy trzeciej ręki czytana do tej osoby dotrze i że jeśli mamy coś, przeciwko czemu się przeciwstawiamy, to możemy dzięki temu osiągnąć jakiś sukces. Chciałbym powiedzieć, tak trochę zacytować teraz Zbigniewa Herberta. Mamy my jako ludzie taką naturalną skłonność do tego, żeby płynąć pod prąd, więc naprawdę lubimy się przeciwstawiać sami sobie, bo jak to Zbigniew Herbert ujął, z prądem płyną śmieci. My tak czujemy, my nie chcemy płynąć z prądem. Dziękuję bardzo.